Witam serdecznie, z tej strony Marcelus i zapraszam was na gameplay z Battlefield Hardline Blackout, druga mapka z dodatku, noc w lesie. Wielki podbój, tryb hardcore, bez minimapy, w nocy. Zobaczymy jak pójdzie. To jest druga mapka z dodatku. Nie wiem dlaczego, ale mapki ciemne bardziej mi się podobają w Hardline niż mapka ciemna, nocna w Battlefield 4. Nie wiem dlaczego. Pokażę wam tą mapkę pierwsze bez gogli, żebyście zobaczyli jak ona wygląda sobie. A później przejdziemy do normalnego grania. Dobra. Jaką sobie tutaj bronią zagramy? Szturmowiec. Może szturmowcem zagramy z Karem. Zagramy sobie z Karem, tak? Tutaj zagramy sobie z Karem. Bez gogli. Bez gogli oczywiście. Chcę wam pokazać pierwsze bez gogli. Mapka bez gogli wygląda bardzo klimatycznie. Oczywiście to jest hardcore. Dlatego tutaj dostrzeganie przeciwników na takiej ciemności będzie bardzo trudne. Ale może... Ostrzelać ten obszar! Nie wiem, coś tu się uda w ogóle zabić. Dobra. Uuu, wychyliłem mnie niepotrzebnie. Ale myślę, że ta mapka ma swój klimat. Szkoda, że jest ciemna, bo mogliby ją troszkę rozjaśnić. Byłoby całkiem fajne, pokażę wam ją jeszcze raz. Bo jest naprawdę... klimatyczna. Cóż, hardcore, czyli snajperzy. Z tym trzeba tutaj się liczyć. No, spróbujmy tutaj się zrespić. Pojechał. Ciężko się dostrzega przeciwników bez gogli termo, dlatego jest jak jest. Czy ta broń HCR to jakoś mnie nie przekonuje tutaj. Boże, no co tu się dzieje? Dobra, zakładamy te gogle, bo nie będę się tutaj męczył, nie będę się wkurwiał. I zobaczymy jak pójdzie z goglami. Nie maska, tylko gogle. I możemy grać. Zobaczymy, teraz luje. Po górkach nie ma co tu biegać. Bo tu wszędzie słyszę snajperów. Jak? Jak kurna? Ale zabiłem go, dobrze. Nie jest źle. O, śmigło leci. Kogo mamy tutaj na... w operatorze MDC. Może MDC zagramy. Zagrajmy tym MDC. Ale tu znowu nie mam gogli, no kurna Marcelus. Ten MDC to jest broń na średni dystans, nie na daleki na pewno.
Kurwa, nikogo nie widzę na razie. Bo ktoś za mną. Dobra. Mapka jest klimatyczna, patrzcie, jest klimatyczna, jest klimat mapki. Mapka z klimatem, naprawdę. Zakładanie gogli skutecznie. Faktycznie ten klimat burzy, niszczy. Zdjąłem uzbrojonego podejrzanego. Sobie zabiłem. Rzucam zapalający! Nie wiem, gdzie oni są, nie widzę. Kurwa, taki wcelowany jest. Ja pierdolę, serio. No to MDC, no to co ja tutaj wymagam? Nie wymagam tutaj, dobra, zmieńmy sobie po prostu gadżet. No gogle, zmieńmy sobie broń w ogóle, bo ta broń tutaj mi nie odpowiada, famasternie. Zagrajmy karem. Nic nim nie mam odblokowanego, ale może coś się uda. Pierwszy. Drugi. W goglach całkiem inaczej. Trzeci. Wszyscy idą flanką. No tam gdzieś jest. Bo tam wbiegł. O, został już zabity. Więcej szczęścia miałem niż to warte. Aj, skoczył na mnie. To nie było tej szans na wyciągnięcie nic. Ale ten kar całkiem ciekawa. Ja zauważyłem, że czasami lepiej mi się gra bronią, która nie ma żadnej optyki. Czas przymierzania jest krótszy. Zdecydowanie. Jeszcze nie wiem, skąd mnie ten snajper wyciągnął, no dobra. No ale cóż, taka specyfika grania na hardkorze. No ja na hardkorze nie gram dużo w hardline na snajperze, ale może zacznę, może będę grał gameplaye właśnie. Czego nam zajmują te punkty tak usilnie wszystkie? Kurwa, skąd? Widzicie, jak się dostaje, to obraz się szarzeje.
Aj, za późno go zobaczyłem. Czyli zobaczyłem go w dobrym tempie, tylko za późno przymierzyłem. No to wynik nie będzie zbyt, widzę, zachwycający. Gdzieś dolne tabelki, dolna tabelka. Ale dobra. Idźmy na E. Bo tam gdzieś byli. Kurwa. Nie udało się. Będzie jebany... Jezu! Za późno, no! Jej! Skoncentrujmy się, bo... Nie wygląda to zbyt zachęcająco. Powinien biegać obrzeżem mapy. No tak, opancerzony SUV, no to raczej tutaj szans nie mam. Jest dość dobrze wyposażony w dymną naprawę, baby maskujące i M3M. Także to jest dość mocny SUV. Ale może żeśmy kogoś kurwa zabili, tak? W końcu. No to nasza helka. Jakbym był celowany trochę. Aj! No za to szmatą nie mam szans. Nie ma co gadać, ale mapka jest w fajnym klimacie, naprawdę. Bez drogi to mam pokazałem, jak to fajnie wygląda. Naprawdę fajna robota, podoba mi się. Oho, zestaw medykamentów na hardkorze jest podstawą. Widzę ich, że idą stamtąd. Ajajaj. No, z tym się nie będę strzelał. Kurwa, no i z ciężarówki z której strony? Ja jebie, kurwa. Idealne miejsce dla snajpera. Kurwa. Już tyle razy musiałem poprawiać. Czyli coś mają. Dobra, nie będziemy po chamsku kampić. Jednak go nie dostrzegłem. Dostrzegłem je tutaj. Słuch, jeszcze raz słuch.
podstawy do wygrania, to jest słuch. I orientacja w terenie, gdzie się jest. Bo te tutaj, w tej dziczy, to naprawdę jest element kluczowy. Wynik bez szału będzie. Zagrajmy jakoś drużynowo. Dobra, wyjdźmy stąd. Idziemy na A. Kurwa. Kar jest celną bronią, ale... Widzę snajpera już tam. Kurwa, na hardkorze to nie ma co wybierać 10 celów. Trzeba się skupić na jednym i po prostu nie zdradzać swojej pozycji poprzez oddawanie strzałów. No, to jest najważniejsze tutaj. Ja to troszkę zepsułem, więc... Pierwszy byłem. Właśnie. Apteczka tutaj! Tam biegł. O Jezu! Czasami powinien strzelać z biodra. Nie wiem, dlaczego z biodra nie strzelam. To jest... Może być bardziej skuteczne. Znaczy nie to jest skuteczne, to szybciej może to zadziałać, tak? Jakbym strzelał z biodra, a ja próbuję tylko z przycelowania. Tylko bardzo trudno się strzela bez laseru. Wiem, widzę snajperów. Są na wzgórzu. A jebie. No i się wszyscy tam umocowali się. Powiedz, kampili. Na tyłach. Przeżyj. W sumie się im nie dziwię, bo to jest bardzo dobra pozycja do osłaniania tego terenu. Dobra. Okej, mamy to. O kurwa. No, tam nie bardzo jechać. Dobrze. No i trzeba uważać tych szarżujących policjantów. Na hardkorze jak w Mordorze. Na tym trybie. Fajna reputacja, ale przenowoczenie, dobra. O, tylko się wychyliłem i od razu mnie ściągnął. No ale cóż. Był dobrze wcelowany, więc się mu nie dziwię. To ma być na hardkorze, więc tutaj się ginie naprawdę szybko. Nie ma co dyskutować.
Nice. Tam widziałem, idą. Górka da mi osłonę. Ale plecy mi zrobił, nie wyciągnąłem, ale idealnie widziałem, gdzie idzie. I bym go pięknie wyciągnął. Ale ten kar bardzo pozytywna broń, będę ją tutaj wykorzystywał do grania. Chyba nie będę miał takiej końcówki, jak ostatnio miałem w poprzednim gameplayu. Trzeba kurwa uważać. A jeszcze mnie kurna dobił na koniec. Niepotrzebnie tam biegłem. Z gameplay dobiega końca, tak więc... No, jeden na plus to przynajmniej na plus jest. Dobrze, tak więc dziękuję wam za granie tego gameplaya. To był w hardkorze jak na Mordorze. Czyli... Nocne operacje w Battlefield Hardline Blackout. W dziczy. Pokazałem wam, jak wygląda mapka bez gogli. Bardzo ciekawa, bardzo fajnie zrobiona. I jak z goglami. To był tryb hardcore. Tak więc, bardzo wysoki poziom grania. Pozdrawiam was serdecznie, trzymajcie się i do zobaczenia w następnych gameplayach z Battlefield Hardline. Hej!